Cześć, tu Łukasz. Witam Was na moim kanale. Kanale poświęconym życiu na łódce. Podróżowaniu, zwiedzaniu naszych szuwarowych jezior, a także wielu pięknych mazurskich miejsc. A czym będziemy podróżować? A podróżować będziemy Makiem 707. Jest to 7,5-metrowa jednostka polskiej konstrukcji. Zastanawialiście się, ile kosztuje taka łódka? Łódki tego typu to jest koszt w granicach 6-7 tysięcy, tak plus minus, jeśli chodzi o łódkę do remontu. No remont to już jest nasza indywidualna fantazja tak naprawdę, ale myślę, że należy przeznaczyć około 3 tysięcy, żeby to była łódka taka bezpieczna do pływania. Koszt remontu to jedno, a zabudowa? Zabudowa wyszła w zasadzie dosyć stosunkowo tanio, no bo jak wiadomo, możemy wrzucić tutaj 30 tysięcy i zrobić wersję luksusową, wyłożyć marmurem, będzie tylko troszkę cięższa. No ja poszedłem tanią linią oporu i tym sposobem zaoszczędziłem, myślę, mnóstwo pieniędzy, które teraz mogę jakby przeznaczać na samopływanie. To może teraz oprowadzę Was po moim domu na wodzie. A na koniec powiem Wam, ile mnie to wszystko kosztowało. No a teraz znajdujemy się w mojej ulubionej części łódki, czyli w mojej sypialni. Sypialnia w zasadzie kosztowała mnie, myślę, że sama w sobie jakieś 300-400 zł, jeśli chodzi o obicie i jakieś tam gadżety, nie licząc wiadomo lampek i innych rzeczy. A gąbki i po prostu to obicie. Firanki udało mi się uszyć poprzez jedną panią kochaną krawcową, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli ogląda. Zrobiła to za mały koszt, a naprawdę wyszło to przednio. A genialnym miejscem jest właśnie to, w którym się znajduję, ze względu na właz, przez który można oglądać niebo, gwiazdy, a także odpoczywać i przewietrzać łódkę. Tutaj widzicie moją kuchnię, mój stół, moją jadalnię, którą można zdemontować i zrobić kolejne łóżko. Jak widzicie, już łóżko gotowe. W zasadzie łódka zarejestrowana jest na 6 osób, ale z doświadczenia wiem, że komfortowo tą łódką mogą podróżować 4 osoby i mają pełną wygodę. A tutaj możecie zobaczyć butlę z gazem i moją kuchenkę, czyli miejsce, na którym za każdym razem gotuję swój pyszny obiadek. A butla 2,5 kg, no wystarcza mi na średnio 2-2,5 miesiąca takiego weekendowego pływania. Tu udało się zrobić takie schowki, w których jak widzicie zarówno sito do poszukiwań, jak i szpadel mieszczą się i nie stanowią żadnego kłopotu. A tu we wnętrze mam lodówkę, tak żeby komfort podróżowania był praktycznie jak w domu. Pewnie zastanawiacie się, skąd mam prąd do tego, żeby właśnie między innymi lodówka działała. Otóż serce tej łódki znajduje się tutaj, jest to maszynownia, znaczy ja ją tak nazywałem maszynownia. Znajdują się tam akumulatory, webasto, przetwornica. No ale dalej, skąd mam prąd? 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 Otóż prąd czerpiemy ze naszego słoneczka niezastąpionego. Z naszego kochanego słoneczka. Jak widzicie, tu znajduje się panel. Jest to tania wersja panelu, jest to Chińczyk. 160 W. Komplet wraz z regulatorem kosztował mnie w granicach 800 zł bodajże. Czy około 1000 jakoś tak plus minus to mniej więcej wyszło. No i była to inwestycja na tyle fajna, że gdy udało mi się popłynąć na 3-tygodniowy rejs, tego prądu mi nie zabrakło, co prawda pogoda też mi w tym pomagała. A tu możecie zwrócić uwagę na ten sterownik, pewnie niektórzy go znają. Jest to Webasto i powiem Wam szczerze, że była to jedna z moich lepszych inwestycji, ponieważ kiedy większość żeglarzy swoją przygodę z pływaniem zaczyna w maju, czerwcu, gdy noce już zaczynają się robić ciepłe,
Tak ja swoim maczkiem pływam już od marca, jak tylko skuje się lód, ja już się pojawiam na jezioraku. Dla ciekawych spalanie takiego wybasto to jest jakieś 0,3 litra paliwa na godzinę chodzenia urządzenia na pełnych obrotach. A w porze zimowej, właściwie wiosenno-zimowej, gdy na zewnątrz łódki znajdowało się minus 6 stopni, łódce udało mi się rozkręcić temperaturę maksymalnie do 24 stopni, także jest to bardzo fajny sprzęt za mały koszt. Jeżeli chcielibyście sobie zamontować również webasto, no to koszt założenia tego jest około 500 zł za cały komplet. W łódce znajduje się również toaleta chemiczna. Była to też całkiem fajna inwestycja, no bo jednak komfort życia z takim urządzeniem jest dużo wygodniejszy. Nie musimy uciekać gdzieś na ląd za każdym razem, gdy chcemy skorzystać z toalety. Koszt takiej toalety to jest również jakieś 350 zł, tak około. A teraz może opowiem Wam, dlaczego i w jaki sposób ta łódka w ogóle pływa. Otóż łódka pływa w zasadzie z kilku powodów. Jednym z tych powodów mogą być żagle. Żagle to ta część, którą znajdziecie na górze i która nam pomaga współpracować z wiatrem. Rura, którą prawdopodobnie teraz widzicie wystająca w górę, jest to maszt. Do masztu przyczepiona jest taka poprzeczna rurka, która nazywa się bob. I z tej oto rurki wydobywa się żagiel, pierwszy w zasadzie drugi, patrząc od przodu. Jest to żagiel grot, który pomaga nam w płynięciu, a tuż przed nim, odchodząc od dziobu, znajduje się żagiel o nazwie fok. I dwa te żagle są w stanie rozpędzić tego maczka średnio, tak gdzieś do 13 na godzinę, nawet przy większym wietrze, ale w takim komfortowym pływaniu to jakieś te 6-7 na godzinę i już są wrażenia. Ale co zrobić w chwili, gdy tego wiatru nie ma, bądź z jakichś powodów technicznych, no nie jesteśmy w stanie płynąć na żaglach? Otóż w tym momencie możemy skorzystać z pomocy techniki mechanicznej i wykorzystać sobie do tego celu silnik spalinowy. Spalinowy bądź elektryczny. Elektryczny mam tam schowany dosyć głęboko, bo również bym Wam pokazał, ale myślę, że na pewno na kolejnych odcinkach gdzieś się na to zwróci uwagę. Tutaj mogliście zauważyć, jest to silnik Suzuki, jest to silnik pięciokonny. Spalanie takiego silnika to jest w zasadzie 1 litr na motogodzinę, czyli dosyć ekonomiczny sprzęt, a rozwija łódkę do prędkości 11-12 na godzinę. I może się wydawać, że co to jest 12 na godzinę, jednak jak już płyniemy na wodzie, to 12 km na godzinę już powoduje takie odczucie, że faktycznie czuć to, że łódka płynie. Koszt tego silnika to jest w zasadzie jedna z cenniejszych rzeczy, którą zakupiłem do tej łódki, ponieważ koszt nowego silnika wyniósł 5000. Mówię nowego, ponieważ testowałem używane silniki i to były, mówiąc żeglarsko, utopione pieniądze. Może zastanawiacie się, ile taka łódka waży. Otóż łódka waży około 1,5 tony przy metrażu właśnie 7,5 metrów. No i taki mały silniczek jest właśnie w stanie rozpędzić taką dosyć ciężką łódkę do 12 km na godzinę. Także sami widzicie, jest to dosyć mocny sprzęt. Zastanawiacie się może, czym to jest? No to nie stanowi jedynie podstawki pod ewentualny stół. Jest to tak zwana skrzynia mieczowa, a to, co w niej wnętrzu, odpowiada właśnie za to, dlaczego łódka się nie przewraca. Otóż mając łódkę, miecz wychyla nam się w ten sposób z dołu i stanowi jej balast. Dlatego też nazywa się mieczem balastowym. Ponieważ taka łódka nie posiada w swojej sferze większego z obciążenia, są tutaj komory wypornościowe, co prawda, jednakże żeby ona stabilnie i bezpiecznie płynęła, przy porwistych wiatrach się nie przewracała, wtedy właśnie z pomocą przychodzi do nas ten właśnie omawiany miecz. Nakładki tekopodobne, które możecie teraz zauważyć, zakupiłem na AliExpressie, wyszło mi to około 100 zł. A dlaczego w ogóle łódka? A w zasadzie dlaczego ja ją kupiłem? Otóż to było moje marzenie od małego dziecka, ponieważ na łódce, z tego co opowiadają mi rodzice, znajduje się już od 6 miesiąca życia. No i całe życie w jakiś sposób człowiek jest związany z tą wodą, mieszkając w Wiławie, a więc nad najdłuższym jeziorem Jeziorak. No, chodząc na spacery, jednak człowiek ciągle widział pływające łódki i zazdrościł tym ludziom. Można oczywiście wynająć, ale to nie jest ta sama przyjemność, co zbudowanie swojego
swojej łodzi i pływanie w komforcie, kiedy tylko nam się to podoba. Zajawiłem się tym już dawno, jak słyszycie, a pasja, którą prowadzę obecnie, no starałem się ją stale rozwijać. Tym sposobem niedawno była wyprawa właśnie z samego jezioraka, czyli z Iławy, aż nad nasze polskie morze, konkretnie do Piasków, Krynicy, Fromborka przez zalew. Udało się dopłynąć kanałem Elbląskim. Także mieszkając w Iławie, nad naszym jeziorakiem, mamy tak naprawdę nieograniczone pole manewru do pływania, bo mamy dostęp zarówno do wszystkich naszych rzek największych, jak i również do Samytkiego Morza. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć kanał i pokazać Wam to moje życie? No jest to swego rodzaju dla mnie odskocznia, taki kontakt z ludźmi, co prawda wirtualny, ale zawsze. A sama łódka, ja jestem człowiekiem z duszą taką dosyć wolną, latającą jak ptak, nie nienawidzę być trzymany w jednym miejscu, więc potrzebowałem takiej odskoczni od samej pracy, od życia codziennego, by móc właśnie spakować siebie. Wcześniej gdzieś może zauważyliście również nie tylko siebie, bo ze mną pływa mój pies Borys, więc spakować siebie, psa, zapakować wszystko na łódkę i płynąć siną dal, nie myśląc o problemach i o innych rzeczach otaczających w dniu codziennym. No i w zasadzie w tym odcinku to już tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chciałbym, żebyście zostawili komentarz i napisali, jak Wy to oceniacie. Czy podoba Wam się takie życie na wodzie, taką inną wersję van life'u, taki boat life. No i jeśli Wam się podoba, no to zapraszam do subskrypcji, do polajkowania tego filmu. To będzie dla mnie też taką motywacją do nakręcenia kolejnego odcinka i wprowadzenia Was jeszcze bardziej w to moje wodne życie. Trzymajcie się, cześć.